Witajcie w podcaście Dżentelmeni przy stole, czyli dobre gry w dobrym towarzystwie. Podsumowanie roku przedstawią Marcin, Jarek, no i najskromniejszy z nich wszystkich, czyli ja, Irek. Zapraszamy do podsłuchania naszego podsumowania. Znaczy się, ja tutaj wrzuciłem honorowo, bo długo zastanawiałem się, czy wrzucić do dziesiątki, koniec końców wpisałem to na 11 miejscu, czyli już wspomniane w zeszłym tygodniu Little Town. Poznałem w 2020, dopisywałem sobie ilość partii, 13 razy udało się zagrać w 2020 roku. Maleńka gierka, dużo mużdżenia w 20-30 kilka minut, na dwóch graczy, na więcej trochę, może więcej, dużo interakcji, przerabiania surowców na punkciki, to co lubię. Więc tak na 11 honorowo. A jeśli chodzi o 10 miejsce, no gra, do której mam mały niedosyt, bo udało zagrać się tylko dwa razy. Grę, którą pokazał mi Irek, no dwuosobówka, więc tylko z Irkiem grałem. Akry śniegu na dziesiątym miejscu. Czy czuję niedosyt? Po dwóch partiach może nie mam możliwości wypowiedzieć się na temat, tak pełnoprawnie na temat tej gry, ale pierwsze wrażenia, bo to ciągle mówię o pierwszych wrażeniach po dwóch partiach, robi bardzo dobre budowanie własnej talii, dwie zupełne odmienne drogi do zwycięstwa Anglików i Francuzów. Jak dla mnie może trochę to, co ostatnio, Irku, rozmawialiśmy, trochę za mało konfliktów, bardzo łatwo jest się ustrzec przed tymi konfliktami i to taka zabawa trochę bardziej w podchody niż w konflikty, co może niekoniecznie mi przeszkadza przy pierwszych partiach, bo poznaję... No, bo myślę, że to wynika też z podejścia graczy. No, my raczej tak spokojnie w to graliśmy. Marcin tak, się tak nie szczypał. Z czasem, jak lepiej poznam, o co chodzi, to myślę, że te konflikty będą obowiązkowe. No, ale no. Na razie 10 miejsce. To ja mogę teraz się wciąć. To jeden mam w sumie honored mentions taki, to będzie Fayum, którą bardzo lubię, ale chyba za mało, bo tak naprawdę nie wiem, czego się po tej grze spodziewać. Okaże się albo kasztanem, albo naprawdę fajną grą. Ciekaw jestem, co mi pokaże po kolejnych 5-10 partiach, ale no to mówię. Na razie więc się, powiedzmy, nie załapała z powodu małego ogrania. A na 10 miejscu mam Pax Transhumanity. Jeden z ciekawszych dla mnie Paxów, Które udało się mi zagrać, bo przystępny, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo zasady to nigdy nie są trudne, ale rozgrywka już była dla mnie zrozumiała po tych kilku partiach, gdzie już mogłem się poruszać tak w miarę sprawnie i coś tam sobie zaplanować. I ciekawy pomysł. Ja tutaj klimat bardzo czuję, bo to jest te patenty, jest taka walka z człowieczeństwem tak naprawdę. Są bardzo ciekawe, tak jakby ścieżki, którymi się gdzieś tutaj operuje, bo można gdzieś tam wybierać takie projekty, które gdzieś tam te człowieczeństwo tak jakby zabijają, a można właśnie gdzieś tam wybierać jakieś takie ciekawe. Chociaż wszystko się sprowadza oczywiście do połączenia kolorku, bo tam te patenty muszą mieć po prostu kilka kolorków, żeby je odpalić. Ale mimo wszystko ja tutaj widzę fajny klimat i fajną taką ciekawą łamigłówkę. Także no to u mnie to 10 miejsce, Pax Transhumanity. Ja nie grałem, ale tak brzmi dosyć ciekawie, ale tam nie ma jakichś, nie wiem, mi się kojarzy od razu człowieczeństwo z jakimiś moralnymi wyborami, ale to jest taki pewnie rasowy... Nie, to ja bardziej widzę tam, bo są projekty, które typu, nie wiem, klonowanie czy coś takiego, bo tam w ogóle warunki zwycięstwa są, właśnie sprowadzają się do tego, tak jakby jaką przyszłość wybierzesz, nie? Czy to będzie właśnie taki szok ludzkości, która się gdzieś tam właśnie obudzi w takim świecie totalnie z cybernetyzowanym, czy właśnie, czy gdzieś tam, już nie pamiętam teraz dokładnie, jakie tam były pozostałe warunki zwycięstwa, ale nie, tu nie żadnych takich moralnych murów, tylko no, powiedzmy, są fajne te patenty, które się pojawiają. Okej, słuchajcie, bo mnie w międzyczasie wywaliło, rozumiem, że rozmawiamy o top 10 poznanych 2020. Tak. Mnie wywaliło, jak wróciłem, to już Jarek opowiadał o tej wzmianie. A ta wzmianka honorowa, bo tak, bo w Akry śniegu, okej, a wzmianka honorowa to była za gra? Little Town. Które było zaskoczeniem na pierwszym miejscu u Jarka. Bo ja końcóweczkę.
No właśnie, no To to ja pokazuje, że zaskoczenie niekoniecznie równa się z najlepszą, no ale to jest no pierwsza dziesiątka, więc też pamiętajmy, że to jednak jest i tak wysoka. Znaczy, no, trochę tych gier było, ale powiem szczerze, że liczyłem, znaczy liczyłem, wydawało mi się, że będzie u Jarka gdzieś tam, że się do topki załapie. No, ale... Zaskoczeniem było ogromnym, tak jak mówiłem, to było właśnie pierwsze czy drugie pierwsze, miejsce? Pierwsze. Pierwsze miejsce. No ale jeśli chodzi już o Poznane, o jakoś tam satysfakcję z rozgrywki, emocje jakie budzą, no to jest kilka pozycji lepszych. Yes. No to moja dycha. Otóż tak, tą grę miałem wcześniej niż w 2020 roku, ale z różnych powodów nie dane mi było zagrać. Poleżała na półce, poleżała, ale potem gdzieś tam zniknęła. Natomiast pojawiła się potem znowu, jak ją nabył kolega Jarosław i ją przyniósł na jedno ze spotkań. Natomiast no ja chłonę wszystko, co jest w jakimkolwiek formie zbliżone do projektu Gaia, czyli po prostu na bazie jakichś tam elementów, zasobów można po prostu rozwinąć skrzydła na różne sposoby, tylko od ciebie zależy, w którą stronę pójdziesz. A jeszcze dodatkowo dochodzący element giełdy, którym po prostu można bardzo fajnie sobie spekulować i zaniżać czy podnosić te ceny, no to dodaje dodatkowego smaczku. I dla mnie numerem 10 to są Klany Kaledonii. Super gra. Można tylko, mówię, żałować, że zbyt często w nią nie gramy. Natomiast no nie jest to waga projektu Gaia czy Terra Mystica, ale to też nie oznacza, znaczy nie jest to, no różnica może tak jakby w tej wadze jest dosłownie jakaś tam niewielka, bo plany są troszeczkę prostsze, ale właśnie ten dodatkowy motyw giełdy wprowadza taki element jakiś zmiennej, którego nie ma w innych. No, gdzie można naprawdę tutaj połamać mocno głowę, w którym momencie co wymienić, co sprzedać, co zakupić, co przetworzyć, co zająć, więc bardzo fajna, regrywalna gra i u mnie Klany na miejscu 10. A jeszcze może jedno pytanie, bo rozmawiamy o top 10 poznanych, a z jakiej puli wybieracie? Ile poznaliście gier w 2020? Ja nie prowadzę niestety, bo w ogóle cokolwiek, właściwie ja gram w planszówki, to już jest 7 rok. I dopiero w grudniu zacząłem cokolwiek notować, jeśli chodzi o rozgrywki na BGG. Nigdy tego nie odhaczałem. Natomiast jak kiedyś sobie, nie wiem, ze 2-3 lata temu robiłem jakieś tam zestawienie, to w sumie myślę, że przez te 7 lat, to ogólnie myślę, że poznałem, ja wiem, między 200 a 300 tytułów. Wszelakich. I dojść w sumie tak jakby do tego, co było w tym 2020, było mi ciężko. Trochę mi pomógł Irek, zestawił mi takie gry, które on gdzieś tam miał w zestawieniu BGG. Coś, co ja tam ewentualnie sobie dokoptowałem, co pamiętałem, natomiast nie, kompletnie nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to była pula. Nie wiem, nawet nie będę próbował zgadywać, bo jest ciężko, ale wydaje mi się, że jednak z roku na rok, w moim przypadku, tych gier poznawanych jest coraz mniej. Kiedyś. A na odwrót jak u mnie. No, ilość kiedyś przemielonych tych tytułów była zdecydowanie większa. Z roku na rok jest to wolniejsze, może bardziej przemyślane, może bardziej rozsądne. Wiadomo, że w grupie, no grupa się nam też poszerza, bo pojawił się Paweł ze swoimi jakimiś tam tytułami, to też dochodzą nowe rzeczy. A to, nie wiem, Piotrek od czasu do czasu też tam się pojawi, ja tam wcześniej za dużo z nim nie grałem, ostatnio trochę tak jakby więcej, ale tak czy siak tych tytułów jest coraz mniej. To tylko mogę taką tendencję, że tak powiem, zauważyć. U mnie od 2 lat tendencja jest odwrotna, bo gram 5 lat, 5,5 dokładnie. Statystyki od razu zacząłem prowadzić, dosłownie po 3-4 miesiącach, nie wiem czemu, ale ja zawsze lubiłem statystyki. Ile masz tytułów na liście z 2020? Od 2 lat przekraczam setkę zagranych gier. W tym roku nowości mam 46. Ze 158 tytułów zagranych. No u mnie nowości jest 30 parę. 30 parę.
No, nie liczę tam powiedzmy, no bo są, no tak, no takich typowo, no, nie odliczając powiedzmy takie Antiquity czy tam Rocket Boss, które tak naprawdę w tym roku zaczęło częściej chodzić, na to, ale to tak odliczać takie typowe, no właśnie to jest 30 parę sztuk, no. Dobra, to wiemy, z jakiej puli wybieramy. Miejsce 9. Gra. No nie najmłodsza, druga najmłodsza na tym rankingu, jeśli chodzi o czas poznania. Grę, którą pierwszy raz zagraliśmy wspólnie z Marcinem u Pawła. Potem jeszcze miałem jedną okazję zagrać u Marcina w jego egzemplarz, czyli The King is Dead. Maleńka, niewiele kart, ale główkowania, strategii, mnóstwo. Pierwsza partia pokazała, no, tak można powiedzieć, no, taka trochę do wyrzucenia, dopiero przy drugiej partii bardziej świadome zagrywki. No i nie pamiętam, tam jest chyba 8 czy 10 kart pokazuje. No i tutaj jest istotne, żeby się nie wyprztykać ze wszystkich kart na samym początku, właśnie zostawić sobie coś na koniec, bo potem każda karta jest cenna i możemy właśnie skończyć grę zbyt wcześnie z czystą ręką, więc dużo blefu, rozmów nad tym mops. Było to oczywiście nad tą planszą. Trochę niedosyt czuję, że tak mało, to tylko trzy partie się udało, ale może kiedyś jeszcze wrócić do kolekcji. Ja cały czas się zastanawiam, jakby się pojawiła polska wersja, żeby jednak ją wciągnąć. Były chyba takie informacje, ale ktoś się potem, nie wiem, czy nie z tego wycofał i w końcu Ogry wyszło. Games chyba gdzieś tam podało taką informację na forum, Rozmawiają. że coś tam planują, że coś tam rozmawiają, potem ten temat ucichł, ale no, jedyne wydawnictwo, które coś tam powiedziało, że coś planuje z The King is Dead. Wydaje mi się, że gra na pewno taka dość ciekawa, oryginalna właśnie. No, ona byłaby za niewielkie pieniądze. Ja myślę, że ona by się sprzedała fajnie. Bo No, przecież... na polskie realia myślę, że ona by była ze 20-30 zł tańsza. Dobrze by było, jakby ją zamknęli w nieco mniejszym pudełku, bo to ostatnie pudełko, no plansza może trochę, przez planszę te pudełko jest takie duże, no ale ilość kart jest niewielka. Ale jakby jeszcze udało im się trochę to zmniejszyć, to naprawdę cena była, jakby była cena interesująca, to zaszłbym to jak ciepłe bułeczki. No i to u mnie miejsce 9. U mnie na miejscu 9 jest gra, w którą mało pograłem, która była na mojej liście rozczarowań, ale te kilka partii wystarczyło, żebym widział potencjał gry i wiem, czego się po tej grze spodziewać, dlatego się pojawiła na liście i to jest Feudum, do którego mam słabość, bardzo lubię. Częściowo pewnie może i za klimat taki średniowieczny, jakiś taki elementami fantazy, ale i tą interakcję na planszy, no ale to mówię, no. Fajnie by było jeszcze pograć, na razie się nie zapowiada, ale gra gdzieś tam jest w ciekawszych, najlepszych grach, które poznałem w 2020. No to trzeba się przełamać do tej gry po prostu. Nie wiem, może potrzebna jest jakaś tam jeszcze przerwa. Właściwie nie ma się też co zrażać, tak jakby w opinię o Piotrka, bo Piotrek tam nie był zbyt chętny, żeby do tego wracać. Natomiast myślę, że gdzieś tam na dwie to może nie, ale na trzy osoby, żeby było Na 3 jest za ciaśniej. mało. Musi być te 4. Myślę, że tam 4 to jest minimum jednak. Żeby to koło, te ekonomiczne, coś tam pracowało, to jednak 4 osoby i to jest taki największy minus dla mnie tej gry właśnie. Że jednak 4 osób wymaga. Przy 3 to ta gra będzie. Przy 3 grach podejrzewam, że kiedy już wszyscy znają bardzo dobrze grę i wiedzą, jak tam grać, to jest ciekawie. A tak to jednak się robią takie przestoje chyba. No nic, no. Podstawowe pytanie, co nas zniechęciło, czy zasady, czy czas rozgrywki, czy zawiłość tej rozgrywki, no bo jednak tam każda postać jest od siebie zależna, każdy musi wiedzieć, co chce robić. Ikonografia też jest ciężka na Tam tej trzeba pierwszej. zainwestować dużo czasu w rozgrywki po prostu. No, no wiadomo, przy takiej rotacji gier, no niestety, no nie wszystkie gry dostają szansę. No na pewno zgodzę się z Tobą, że jeden z ciekawszych tytułów wymagający większego ogrania, żeby móc świadomie się wypowiedzieć na temat tej gry. Ja od razu zdradzę, ja jej na liście nie mam, chociaż ma potencjał, tak jak powiedziałaś, ma potencjał być wysoko, ale musielibyśmy ją ogrywać. No. To tyle, miejsce 9.
Dobra, to moja dziewiątka. To jest gra, taka właściwie reedycja gry sprzed wielu, wielu lat. Typowy worker placement, natomiast nowa edycja, która wyszła, no zachęciła na pewno wyglądem i kwestią tak jakby rozbudowania. Miałem, sprzedałem, ale tylko i wyłącznie dlatego, że pojawiły się pogłoski na temat polskiej wersji. I jeśli się takowa pojawi, będę zakupem bardzo zainteresowany i to jest Glenmore. Bardzo fajny worker placement z bardzo sprytnym taką mechaniką ruchu, ale żadna, że tak powiem, nowość, czyli wykonujemy naprzemiennie akcje, ale tak na dobrą sprawę akcję wykonuje może gracz, który jest na danym, że tak powiem, w obecnej chwili tak jakby jako ostatni. Czyli można pędzić po zdecydowanie najlepsze kafle, ale może tak być, że damy przeciwnikowi kolejne dwie, trzy akcje pod rząd, gdzie będzie mógł sobie pewnego rodzaju rzeczy nadrobić. Fajnie się skaluje. Na dwóch graczy dochodzi jeszcze wirtualny gracz, czyli ten bot, gdzie ta gra staje się jeszcze bardziej urozmaicona. Natomiast gra, mówię, średniej ciężkości, można troszeczkę się pogłowić. Umiejętnie trzeba też rozstawiać szkotów na tej swojej planszetce rozbudowy. Fajny model układania w ogóle tych kafelków, że trzeba spełniać kilka warunków. Więc ciekawa gra. Dość szybkie partie, natomiast najfajniejsze jest to, że jest 9 kronik. Każda z tych kronik w większym bądź mniejszym stopniu zmienia rozgrywkę, więc gra ma niesamowitą regrywalność. Więc wydając, zakładam, że w przypadku polskiej wersji będzie to kwota rzędu, nie wiem, no na pewno z 220, może do 250 zł. Nie jest to mało, ale otrzymujemy naprawdę grę, którą można poznawać przez wiele miesięcy. Więc Glenmore na miejscu 9. No u mnie jej zabrakło z tego względu, że tylko jedną partię miałem okazję zagrać, więc no już nie. Ja w sumie zagrałem chyba z Karoliną ze 3, z tobą raz. Natomiast dla mnie, tak jak mówię, no jest potencjał. Fajna gra. No, przede wszystkim mówię, te kroniki zachęcają do tego, żeby się tą grą w przyszłości zainteresować ponownie. No ja znam tylko z waszych sprawozdań, ale jestem bardzo zainteresowany. Bo już wystarczy, żeby ją wsadzić na to. No nie, no. Chociażbym zobaczył planszę, tektury dotknął, powąchał. Ósemka. Ósemka, gra, która była w liście zaskoczeń, tak jak mówiłem, powtórzę się jeszcze raz. Gra, która ze względu na swój czas rozgrywki nie ma prawa mi się podobać, bo nie przepadam za długimi grami, które z opisu wydaje się, że są nużące. Nużące z tego względu, że no, wykonujemy cały czas ruch po planszy o trzy pola, co wydaje się cały czas powtarzalne, ale tych kafli jest coraz więcej lokacji, coraz bardziej wyższy poziom musimy wskakiwać, żeby myśleć przyszłościowo o rozwoju i o zdobywaniu jak największej ilości punktów. No i tą grą jest kolonista. No, kobyła. Trzy partie, ponownie, kawał kobyły. Nie sądziłem, że tak mi się spodoba, no bo gra naprawdę jest długa i no i tak jak mówiłem ostatnio Irkowi, to jak ktoś by na nami stanął, to by wydaje, taka pierwsza opinia, no cały czas to samo robicie. Tu się ruszę o trzy pola, wezmę sobie jakiś surowiec, gdzieś go tam położę do magazynu, pójdę na inne pole, wydam na coś ten surowiec, ale wszystko tak fajnie się zazębia, a najbardziej w tej grze mi się podoba, że to jest gra, która pozwala ci planować nie na dwa, trzy ruchy, tylko na kilkanaście ruchów do przodu, co chcesz zrobić. No i tutaj nie masz tej takiej bardzo negatywnej interakcji, no bo ciebie tylko blokuje przeciwnik, ale dobrze pamiętam, to tam można zapłacić przeciwnikowi. Tak, i to nie są jakieś takie bardzo... My tego nigdy nie robimy, bo takiej potrzeby nie ma, prawda? Można odczekać kolejkę i poczekać na swoje, żeby tam wejść.
Czyli tak naprawdę taka gra, gdzie sami sobie budujemy, ale jest to na tyle satysfakcjonujące, że przez możesz sobie zaplanować kilkanaście ruchów do przodu, że mimo tego czasu rozgrywki bardzo, bardzo mi gra przypadła do gustu i chętnie zagram. A więc Kolonista na miejscu 8. Ja tylko słucham odnośnie Kolonisty, ja tylko pamiętam, że tam nieumiejętne układanie kafli potrafi strasznie zblokować graczy. Tak, no. I właściwie, tak. No, i właściwie tego trzeba się nauczyć. No. Ale jeżeli sobie jakoś tam gracze nie pomogą przy układaniu tych kafli, to potem się rozpędzić jest potwornie ciężko. Ja pamiętam, że tam w którejś tam partii, jak graliśmy z Irkiem, to jakieś tam zasady było potwornie ciężko, bo były wywalone w ogóle gdzieś tam z drugiej strony. Ale to tak tylko. No tam jeszcze ten trzeci dokładany market może poprawić sytuację, bo w którejś tam rundzie dokładamy trzeci market, więc jak coś by nam na początku gdzieś uciekło zbyt bardzo po bokach, prawda, schowało się, no to zawsze możemy tym marketem jeszcze uratować tą sytuację. No u mnie na miejscu 8 są Klany Kaledonii, właśnie z tego względu, co Marcin powiedział. Ja też bardzo lubię gry, w których mamy swoją planszetkę, odkrywamy ją, te umiejętności w swoim czasie, takim jakim uznamy za stosowny. No i oprócz tego żywego rynku, który zawsze jest fajnym dodatkiem i tych spekulantów, to są jeszcze kontrakty, które też bardzo lubię w grach, więc no to jest dobra, niezależna gra. Obok Gai. Siłą jest w ogóle to, że tam nie ma tak na dobrą sprawę losowości. No jedyna losowość to jest co, jakie kontrakty chyba wskoczą, prawda? Bo gdzieś tam są wykładane. Natomiast jesteśmy z takim sobie samosiejem, prawda? Musimy się dostosowywać do tego, co się dzieje na planszy, ale sami sobie generujemy. Nie odczuwam tego tych zarzutów, które były w stosunku do tej gry odnośnie właśnie tych kontraktów, że jak wyjdą takie albo śmakie kontrakty, no to jesteś ugotowany. No nie, ta gra pozwala na taką tam gdzieś mobilizację gdzieś tego, co mamy, że gra się bardzo fajnie. Uważam, że to taka fajna trójka jest właśnie Gaia, ten Tera i Klany Kaledonii. Także u mnie na 8 miejscu poznanych właśnie w 2020. No to u mnie 8, no to jest ta gra, o której myślę, że od razu będziecie wiedzieli, o co chodzi, gdzie jestem jedyną osobą w grupie, która się wyłamuje i nie umieszcza w rozczarowaniach, tylko w top najlepszych gier 2020. No. Więc tym bardziej mi miło, że się wyłamałem, bo to bardzo lubię. I to jest Root. I powiem tak, może żyję w błogiej nieświadomości. Jeżeli żyję w błogiej nieświadomości, to niech tak absolutnie zostanie. Natomiast może wynikiem tej mojej wysokiej oceny i za każdym razem to powtarzam, jest fakt, że grałem tylko i wyłącznie Jastrzębiami, którą tak jakby generuje mechanika programowania. Wszystko, co się wiąże z mechaniką programowania, to ja biorę w ciemno i za każdym razem miałem niesamowitą radochę i głowę pełną jakichś pomysłów, ale też i zagwozdek, jak to wszystko poukładać, żeby osiągać jak najlepszy wynik. Bardzo możliwe, że zmiana frakcji na jakąkolwiek inną tę ocenę by zaniżyła albo podniosła, trudno mi powiedzieć. Natomiast ja sobie może nie robiłem, może tak jak wy, jakichś takich, nie wiem, wielkich, takich naprawdę wielkich nadziei związanych z Rootem. Może podszedłem do tego jakoś tak bardziej stabilnie i może w związku z tym nie była takim, nie wiem, taką wtopą czy rozczarowaniem jak u was. Mi się podoba, ja bardzo chętnie zagram, poznam inne frakcje, no ale chyba nie będzie mi dane w naszej grupie spróbować jeszcze raz. Bo z tego co wiem, to już chyba nikt nie ma, prawda, egzemplarza. Nie, nie. Tak, sprzedał chyba jako ostatni. No to wiecie, no zawsze odkupić można, no ale nie ma sensu, jest masa innych gier, więc może kiedyś wyjdzie jakaś inna wariacja na temat Roota, czyli jakiś fajny coin, łatwiejszy, ale łatwiejszy od tych takich standardowych, jak Cuba Libre czy Fire in the Lake, ale na poziomie takiego do ogarnięcia Roota,
no to wtedy można ewentualnie spróbować, zobaczymy. Ale u mnie jest root na 8. 7 u mnie. Gra już wiekowa, która doczekała się nowego wydania w 2020 roku. Gra, o której już myślałem od kilku lat, ale miała zaporową cenę. Udało mi się właśnie po reedycji zakupić. Jestem bardzo zadowolony z wyścigu, jaki oferuje Lewis i Clark. Bardzo fajna, sprytna gra, chociaż ostatnia rozgrywka niekoniecznie mi się podobała, bo jednak karty, które wychodzą tam na rynku, no potrafią być losowo, prawda? Jeśli wyjdzie tylko jedna karta, która umożliwia ci poruszanie się przez góry, a temu drugiemu graczowi już nie, no to może się tak okazać, że jest się na przegranej pozycji. No ale jest chyba też pozycja, która czyści rynek, prawda? Jest takie pole, dobrze pamiętam. Tak. Więc można jakoś zaradzić. No ma ten elementy work placementu, które bardzo lubię, przetwarzania, zbierania i przetwarzania surowców. Jest dość oryginalny właśnie wyścig, więc 9 partii udało mi się w 2020. No ja nie dodałem z tego względu, że jej nie poznałem w tym roku, tylko wcześniej, no ale w tym roku gdzieś kliknęło, ale no mimo wszystko już nie naciągałem. No mi się bardzo podoba właśnie dzięki tym, przede wszystkim tej rozmaitości kart, jaka wychodzi, bo to one generują twoją strategię i to, czy chcesz przyspieszyć w górach, czy w wodzie, czy któryś etap chcesz lekko przeczekać i gdzieś tam zbudować jakiś tam silniczek, czy taki dobry moment wyczuć na przyatakowanie, żeby dogonić tego przeciwnika. No karty są naprawdę ekstra, które właśnie tam urozmaicają tą rozgrywkę, więc na miejscu 7 Lewis i Clark. No ja się podpisuję oburącz, ale ja też miałam w topce ze względu na to, że właśnie poznaliśmy ją z Irkiem no już szmat czasu temu. Natomiast z tego czasu się w domu z Karoliną zagrywaliśmy ogromną ilość razy. Strasznie stresująca gra, bo w sumie tam, gdzie jest wyścig, no to tylko tak na dobrą sprawę patrzymy, kto kiedy, nie wiem, odpali w danym momencie i czy przypadkiem się zatrzyma jeszcze przed metą, czy za metą. Natomiast no naprawdę tutaj nie ma mowy o jakichś błędach. Zresztą ja w ogóle myślę, że można powiedzieć, że to jest gra, która też takiej mozolnej, takiego mozolnego, powolnego rozwoju w ogóle nie lubi i to karze, więc tam trzeba się naprawdę szybko zabierać do roboty i pędzić do przodu. Natomiast nie wiem, jakie są różnice między tą starą a nową wersją. Coś tam chyba z odpoczynkiem i z rozstawieniem obozu chyba, tak? Żetony czasu wygląda inaczej, bo wcześniej się cofałeś na polu, a teraz po prostu nie możesz się ruszyć do przodu, nie wydasz, póki masz żeton czasu, bo musisz w pierwszej kolejności wydawać swój ruch na te żetony czasu, żeby je odrzucić. Tam wyprostowali trochę karty, znaczenie niektórych kart, tak jakby ułatwili funkcję niektórych kart. Ale to... Myślę, że... No nic, ale gra świetna. U mnie na 7 miejscu jest nowa edycja Kailusa. Bardzo lubię ten worker placement, lubię tą taką rywalizację, no tak jak jest w Lewisie i Clarku też. Ostra rywalizacja, to w Kailusie no można sobie też zdrowo zaszkodzić. No ale jest fajne, dzięki temu gra jest bardzo dynamiczna i przy tym jest niesamowicie prosta, że jestem w stanie ją wytłumaczyć osobom, które gdzieś tam nie miały kontaktu z grami planszowymi za dużego, a daje naprawdę poczucie takie gdzieś też dużego stresu. Też mnie ta gra bardzo stresuje, bo no widać, kiedy ktoś gdzieś tam ma przewagę już w trakcie gry i to się odczuwa i to wywołuje taką frustrację i stres, ale gra jest bardzo dobra. Bardzo prosta w zasadach dzięki tej nowej edycji, a nadal jest dla mnie bardzo dobra. No tutaj wygładzenie tych zasad w porównaniu ze starą wersją, przynajmniej w moim mniemaniu, wyszło zdecydowanie na plus, bo często tak jest, że jak ktoś coś tam skraca, wygładza albo upraszcza, to nie wychodzi grze na dobre. Natomiast
Ja pamiętam, że w tej starej wersji trochę się gubiłem. Tak, bo tam była ta tabelka przysług. No ci starzy kailusowcy to, znaczy też się podzielili, ale są no, oczywiście twardzi jeszcze, że tylko jedyny stary kailus jest tego, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie ma miejsca na aż tak pokomplikowane mechanicznie gry. Jak coś ma być eleganckie, to musi być uproszczone. No. No dokładnie. No dobra. I moja siódemka. Tak. No to jest... Znaczy, powiem szczerze, że w ogóle miałem opory przed dodawaniem gier, gdzie tak na dobrą sprawę zagrałem, nie wiem, raz albo dwa. I tak się sam zacząłem zastanawiać, czy to o tej topce nie będzie za bardzo źle świadczyło. No, albo ale... o tamtym roku całym. Natomiast no, na tyle gra się gdzieś tam wbiła w pamięć, że no, przegoniła też i gry, w które grałem, nie wiem, tam większą ilość razy. Natomiast ona też, też nie była w topce zaskoczeń, ale byłem tak na dobrą sprawę dumny w ogóle z naszej grupy, że potrafiliśmy w taki dość dżentelmeński sposób dojść do, tak jakby poradzić sobie z tą rozgrywką. Przynajmniej mówię o tej pierwszej i jedynej. Natomiast no, kto wie, co się tam pojawi później, jak znowu pojawi się na stole. Natomiast w przypadku, kiedy będzie nas, nie wiem, 5 osób, no to będę bardzo szczęśliwy, jeżeli się ona pojawi, to jest gra o tron. No. Grało mi się naprawdę świetnie, bardzo fajna gra, bardzo dynamiczna rozgrywka, bardzo proste zasady, z tą rozmową nad stołem, no to wiadomo, że to kwestia, jacy ludzie się do tej gry zbiorą. Ale wszyscy z jakimś dystansem na szczęście właśnie takim fajnym. Dokładnie. Nie było jakichś takich dziwacznych, nie wiem, dyskusji. Chociaż Grzegorz już nie chciał przyjść. Ja na koniec myślałem, że on faktycznie wychodzi. Myślałem, że wstali i wyjdzie. Znaczy ja powiem szczerze, że ja Grzegorza oczywiście tak nie znam, ale faktem jest, że ciężko mi było go na tyle rozgryźć, czy on mówi prawdę, czy żartuje. Nie wiem, czy on jest taki na co dzień. Ale faktycznie jakiś tam wzburzony był. Niemniej jednak grało się naprawdę fajnie. No nie było, przynajmniej ja pamiętam swoich Starków tak jakby na północy, gdzie no ciężko było zrobić jakąś tam ekspansję w dół, no ale pewnie trzeba było bardziej gdzieś tam tą drogą morską się, trzeba się było rozpychać. Natomiast myślę, że gra ma tak ogromne możliwości. I tak proste zasady, jak na tak ciężki tytuł. Tak, dokładnie, dokładnie. No, wiadomo, że to już myśmy grali też jakiś tam czas temu, więc jakieś odświeżenie by było potrzebne, ale ja myślę, że to jest, rozkazy były naprawdę proste, ile tam było, 5 rozkazów, nie wiem, 4, 5, jakoś tak niedużo. I wolna Amerykanka, jeśli chodzi o sojusze. Bardzo fajny tytuł, no klimatyczny też, bo będąc fanem w ogóle, nie wiem, tam, no ja serialu, książki nie czytałem, ale tej całej sagi, ale serialu, więc dla mnie jeszcze bardziej można się wciągnąć w klimat, czy w ogóle nawet po graniu Welcega przyjemnie się gdzieś tam reprezentowało tych Starków, więc jak tylko nas piątka się zbierze, ja wiem, że Duna tam czeka jeszcze w kolejce, ale fajnie... No Mezo jeszcze fajnie... nie czeka. No Mezo jeszcze nie ma chyba. Ale fajnie by było tą grę o tron jeszcze powtórzyć. Fajna gra. I to jest moja siódemka. Szóstka. Szóstka, tak. Ja powiedziałem Mirkowi, jak ciebie Marcin jeszcze nie było, że tą listę uaktualniłem o gry, które udało mi się zagrać w tym czasie okołoświątecznym. Więc na miejscu szóstym jest taka gra, w którą udało mi się zagrać 3 razy. No i to jest Wyprawa do Eldorado. Jestem zaskoczony, jak mi to siadło. Wydawało mi się od początku, że to jest gra familijna. Nie byłem jakoś zainteresowany, widząc okładkę, widząc planszę i rozgrywki, które gdzieś tam pojawiały się w internecie. Zostałem zaskoczony również tym, że jednak rodzina Moniki zrobi loterię świąteczną 4, 5 i przed świętami. Nie wiedziałem, co wpisać na listę, a pomyślałem, a wpiszę Eldorado, wyprawę do Eldorado. Jak to? Przypadkowo, no bo nie miałem pomysłu wpisać, prawda, co wpisać na prezent. Pierwszy pomysł do głowy wpadł właśnie wyprawa do Eldorado, jaki to był strzał w dziesiątkę. Gra mechanicznie jest
prosta, ale jak tam wszystko fajnie śmiga, jak tam z każdą rozgrywką wychodzi, która karta ma sens na konkretną trasę. Bo to nie jest tak, że zawsze jest ustalony, kupisz tą i tą kartę i masz pewność, że wygrasz. Trzeba spojrzeć na czwarty sektor, jaki tam będzie układ kafelków, potem gdzieś tam indziej, którędy będziesz chciał pójść i kilka już tych sektorów do przodu wiedzieć, że na tym etapie będę chciał mieć tą i kartę, bo ta pozwoli karta mi bez problemu przejść. Tylko oczywiście, jeśli trafi na rękę, prawda? No ale sama świadomość, że mam ją w talii, że może mi pomóc, jest ekstra. Jeszcze jak udało się u Irka zagrać na cztery osoby, bo po rozgrywce na dwie osoby byłem... Nie, na trzy. Na cztery. A, na cztery graliśmy, rzeczywiście. Na cztery no tak. też graliśmy. Okay, po rozgrywce na trzy osoby, na dwie osoby byłem sceptyczny. Średnio mi się to siadło. Też była dobra zabawa, ale niekoniecznie. Ale na cztery osoby, kiedy jeszcze jest te blokowanie, kiedy są wąskie przejścia na trudniejszych mapach i specjalnie stajesz, blokujesz. No i podkupywanie kart. To jest właśnie na więcej osób ciekawe. No. Ta atmosfera... Walka o tubylców. Jest trochę śmiechu, trochę żartów. No, dla mnie gra... Fantastyczne, naprawdę. Takie, jakbym robił zaskoczenie właśnie z aktualne. Tymi grami, które poznałem w okresie świątecznym, na pewno by się znalazło bardzo, bardzo wysoko. Czekam na dodatki, powiem szczerze. Mam nadzieję. No i nie zagraliśmy, ja nie zagrałem przynajmniej, nie wiem, czy ty, Marcin, grałeś. Nie graliśmy jeszcze ani razu z jaskiniami. No ja też ciekaw, nie grałem. Jak wygląda rozgrywka z jaskiniami, bo wtedy musielibyśmy góry odwiedzać, prawda? Jakby trochę spowalniać nasz wyścig. Bo żeby wejść do góry, do jaskini, to musisz chyba skończyć tam ruch. Nie możesz przejść, tylko musisz, jak dobrze pamiętam, stanąć tam, więc jakby spowalniać się. No ale... A co do dodatku, to wiadomo w ogóle, co tam ma być? Czy to jest no tak, jeszcze totalnie... Ale to dodatek jest od dawna już w amerykańskiej wersji. Tak, dodatek jest zapowiedziany, będzie chyba w drugiej połowie 2021 roku. Będą takie pola... To chyba z szamanami, dobrze pamiętam, tak, Irek? Tak, coś takiego tak, no, do klątwami. Takie trochę push your luck będzie, jeśli staniesz na pole. Może spotkać cię coś dobrego, jak odwiedzić takie pole z szamanem, ale również coś złego. Czyli taki push your luck plus nowe kafelki i chyba możliwość grania na pięciu graczy. Dobrze pamiętam. No, świetny tytuł. No ja poznałem go dopiero w tym roku. Czyli teraz ja, tak? Tak, to była szóstka. Szóstka, no to u mnie na szóstce jest Mystea. No bo to jest... No bo lubię euro, kurczę. A to jest taka kwintesencja euro tak naprawdę. Plus tam dodatni gdzieś tam ten element przepychania się na planszy. Podoba mi się bardzo, że ta walka jest ograniczona. Czasem może by się chciało więcej powalczyć, ale nie. No właśnie to nie jest gra o walce. No i... No i zapowiada się no fajne, fajne euro. No ciekaw jestem, jak to będzie z dalszymi rozrywkami właśnie, jak ona siądzie właśnie po 10 i tak dalej partiach, no ale na razie zapowiada się no fajne takie euro z dużą interakcją. No ja myślę, że tam regrywalność jest na tyle ogromna i można iść mocniej w karty, można iść bardziej w jakieś tam granie agresywne, w realizację tych spotkań. No wiadomo, że też gracze warunkują to, co się dzieje na planszy. No jest to przepychanie na regionach, więc ja myślę, że tam można tyle pograć, że myślę, że nie grozi jakaś tam schematyczność w tym tytule. Natomiast powiem tak dla ciekawości, że z Pawłem wstępnie byliśmy zdecydowani na zakup dodatku, a właściwie taki Monster Pack. Trzy nowe potwory z kartami, ale to można było kupić od wydawcy i w sumie z przesyłką w zamówieniu zbiorowym, bo się do takiego wstępnie wpisaliśmy, wychodziło 105 zł, ale za trzy figurki potworów i trzy karty, nic więcej, nawet bez opisu, oni nawet nie mieli swoich umiejek. I doszliśmy w końcu do wniosku, że jednak chyba 105 zł na trzy figurki to jest trochę przegięcie. Nie. Natomiast na pewno były to potwory, które, bo w tym momencie chyba 15, tak, siły to jest taki najmocniejszy. Tam jest 16, 17 i chyba 18, czyli potwory, które zwiększają ten poziom trudności. No ale myślę, że Galakta tego na pewno nie wyda, no bo wątpię, żeby no tu nie ma co tak jakby przejmować, jeśli chodzi o same figurki. A znowu, ja też mi się nie wydaje, czy by nagle taki gość... O, o, o,
większej sile aż tak by zmienił gdzieś tam tą regrywalność. Zresztą zawsze można sobie umownie powiedzieć, że na przykład przy tej partii każdy potwór ma plus 1 czy plus 2 do siły. Szczególnie, że dobrze widać, że da się tych potworów tak oszukać w ciekawy sposób. Oczywiście no, czasem będzie się można napuścić na siebie, ale są sposoby na tych potworów, żeby tam koniecznie się z nimi nie bić. No tak, ale pamiętam, że w momencie, kiedy wypada przeskok tych potworów, albo na przykład ktoś kartą aktywuje potwora i on pójdzie o jedno pole w prawo, i można tak jakby przed tym finalnym rozliczeniem trochę tymi potworami się pobawić, no i mogą takiego trochę problemu narobić, więc no bardzo, 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 bardzo ciekawa tutaj sprawa jakby rozporządzenia tym wszystkim. No mi się udało zagrać tylko jeden raz, ale przyszło mi pytanie do głowy, bo wy zagraliście 3-4 razy, prawda? Tak. Tak około. Czy udało się chociaż w jednej rozgrywce pokonać potwora? Kilku, się tak. Zgrywaliście i pokonaliście? Lecieli jak wióry, no. Leciały jak wióry w tartaku. Tak, my bardzo graliśmy ostrożnie. Z każdą partią tak naprawdę coraz więcej figurek się pojawiało. Także wyprztykowaliśmy się z wszystkich figurek, więc na tej planszy naprawdę dużo się już działo. No dokładnie, bo ta partia, Jarek, jak graliśmy z tobą, to potem w porównaniu do tych kolejnych partii z Pawłem, to figurek było, nie wiem, drugie tyle na tej planszy. Więc jednak tak jakby ta większa umiejętność odpowiednich robienia... Myśmy w ogóle jedną rzecz na początku chyba z Jarkiem źle grali a propos aktywowania tych kart, prawda? Że można aktywować kartę, a potem zrobić ją przypiąć. I to w dowolnej kolejności. Natomiast ma odpowiednia kolejność zagrywania tych kart wpływała na zwiększanie swego rodzaju możliwości, czy tych zasobów, ale możliwości wystawienia tych figurek. I bardziej szliśmy w karty. Więc można tych jednostek natłuc naprawdę dużo i to na drugiej rundzie można wyprzytkać ze wszystkich figurek. To znaczy, więc można tłuc te potwory naprawdę bardzo fajnie. No ja zagrałem tylko jeden raz, starałem się na listę nie wrzucać gier, które zagrałem jeden raz. Rozgrywka mi się bardzo podobała, ale no musiałbym zagrać więcej razy, żeby ją tutaj rzucić, więc no od razu się przyznam, ja listę i nie mam, chociaż gra, która w 2021 może w jakiejś liście namieszać, podejrzewam. Bardzo podoba mi się rozwój postaci o te niebieskie karty, kiedy rozwija swoje figurki. No. I te takie stałe zdolności im dodajesz, ale również te takie karty już te, no to był zielony kolor, tak? Już takich dodatkowych zdolności, które możesz w każdym momencie odpalić, więc... Ta asymetryczność i te dodatkowe umiejki tych frakcji naprawdę bardzo, bardzo to przyzwoicie dobrze wygląda. Dobrze się zapowiada na przyszłość. No ciekaw jestem, czy to samo powiesz przy barażu, który zagrałeś tylko raz. Czy się nie pojawi? Zobaczysz, jak słownym jestem graczem. Dobra, piątka, tak? Dobra, teraz. Moje... A nie, jeszcze nie, Marcin. Dobra. No. No tutaj... W przypadku mojej szóstki, no to powiele to, co mówił jeden z was, więc tutaj się moja pozycja pokrywa. Też tytuł, który się pojawił, no w końcu o tym mówimy, w tym roku i to też przed świętami. Lżejsza wersja Lewisa i Clarka, czyli Eldorado. Świetna gra, w życiu bym nie pomyślał, że można się tak nakręcić na taką naprawdę prostą planszówkę. Plusem jest to, że gra w to też mój syn i próbuje coś tam składać i naprawdę idzie mu całkiem nieźle. Natomiast mnie jeszcze bardziej interesują tytuły, z którymi sobie totalnie nie mogę poradzić, a na kilkanaście już chyba rozgrywek, które mam w Eldorado, wygrałem jeden jedyny raz. A nawet w pewnym momencie byłem tak sfrustrowany, że nie mogę sobie poradzić, że przyszło mi przez myśl, że zacznę oszukiwać, bo po prostu muszę wygrać, bo tak być po prostu nie może. Natomiast prosta gra, ale z taką głębią, można, tak jak mówi właściwie Jarek, można sobie tak świetnie zaplanować całą trasę, łapać odpowiednie, kupować odpowiednie karty, no, tworzyć ten deck, potem wchodząc do wiosek, usuwać pewne niepotrzebne karty, blokować, nie wiem, zmuszać tak przeciwników do jakichś tam dróg okrężnych, a czasami w ogóle do braku ruchu.
bo też się nam tak zdarzyła taka sytuacja, że końcówka była przez jakiś taki tunel, gdzie po jednej i po drugiej stronie były góry i za cholerę nie dało się jakby gracza wyprzedzić. Super sprawa, jak będzie dodatek, biorę w ciemno i to moja szóstka. To jest gra, której nie potrafię sklasyfikować, bo kupowałem ją jako tytuł familijny, tłumaczyłem ją pierwszy raz jako tytuł familijny bliżej do imprezowego wyścigu. Koniec końców okazało się, że to jest gra strategiczna. To taka dość wymagająca. Mimo, że dalej jest tytułem familijnym, prawda? Bo tak, zasady ma tak proste, że 6-8-latek sobie poradzi, prawda? Tak jakby dopasowuje się do graczy poziom trudności. Ja powiem wam więcej. U mnie gry familijne i gry imprezowe, nie chcę nikogo urazić absolutnie, ale w moim mniemaniu zawsze to były gry drugiego sortu. Do tego stopnia, że zawsze gry familijne i imprezowe nie mogły być na półce na równi z, no tak. z takimi porządnymi grami, bo kłuło mnie to w oczy. Eldorado jest, no akurat jest u Nikosia teraz na górze, ale jest jedyną grą, która jest na półce obok GMT. Marco Polo. Obok GMT, tak jest. U mnie Eldorado stoi obok Brasa, tylko że teraz za Eldorado stoi Dixit, więc to nic nie świadczy. No musisz posprzątać na półce. Tak, muszę Marcina zaprosić, żeby mi to logicznie ułożył. Ale Eldorado to zasługuje. Piąteczka. Dobra, piątka. Piątka. Gra, którą zagrałem 6 razy, którą poznałem w połowie roku, również była bardzo wysoko na liście zaskoczeń, których ty, Marcin, jak dobrze pamiętam, nie słuchałeś, tak? Ciebie już nie było na liście zaskoczeń. Tak, tak, tylko we dwóch byliśmy na zaskoczeniach. Tak. Mieliśmy rozczarowania. I oczekiwania. I oczekiwania, dobra. Tak, tak. I ona była tam na drugim miejscu. Gra, która z każdą partią zyskuje w moich oczach. Z Irkiem zagrałem już 2 razy, cały czas mu podsuwam tę grę. Ciągle nie wiem, czy mu się podoba, czy nie. Wiem, na co się skarży, na co się nie skarży. Ale to ja ci zaraz powiem, co mówi, jak ciebie nie ma. To powiedz, co to dobrze, zaraz powiem. Gra kafelkowa, dla mnie w tej chwili najlepszy city building. Gra zyskuje w oczach, kiedy wiem, co wyjdzie w dwóch ostatnich epokach. Tak. Jak wiem, jakich tam kart się spodziewa, czy tych lokacji, To jest naprawdę dużo, bardzo ważne, ponieważ mogę przygotować swoje miasto na potencjalne pojawienie się akurat tej karty. W momencie, kiedy zagraliśmy ostatnio na 3 graczy, kiedy w rozgrywce bierze 12 kart w danej rundzie, no bo zaczynamy z 4 kartami i jest ten draft, to jeszcze masz większe prawdopodobieństwo, że ta karta może do ciebie trafić. Jestem bardzo zaskoczony, jak ta gra mi siadła, bo nie spodziewałem się po niej niczego. Siostra mi tę grę przyniosła, pokazała, wytłumaczyła i od pierwszego wejrzenia się zakochałem. Naprawdę każde ułożenie kafelka jest ważne, istotne. Kiedy idziemy w punkty, a może odpuszczamy na początku punkty, a idziemy najpierw w pieniądze, żeby mieć jakieś zasoby finansowe w późniejszych rundach, żeby kupić już te bardzo ważniejsze karty, powiedzmy ważniejsze lokacje. Świetny mechanizm nadbudowywania lokacji, który zmniejsza jakby koszt kafelka, ponieważ wtedy ważna jest tylko różnica. Kurde, ja płaciłem pełną cenę. A ja płaciłem pełną cenę, zapomniałem rzeczywiście, że różnica tylko się płaci później. Prawie w każdą rozgrywkę tę grę coraz bardziej lubię, naprawdę. Ty Marcin, nie grałeś? Nie grałem, ale kiedyś nieraz o tej grze gdzieś tam rozmyślałem. Nawet pamiętam, że już raz ją miałem w koszyku chyba w jakimś tam sklepie dziecięcym, czy w jakimś smyku, czy w Toys R Us. I to jest gra, którą można co kupić za 50-60 zł? Około 10 zł, tak. Niepozorny, ale naprawdę dający masę satysfakcji, wymagający tytuł. Wymagający w momencie, kiedy wiesz już, co możesz ugrać, jakie mniej więcej wyniki się wykręca. Potrafi to zdenerwować, jak ktoś ci kafelek podbiera, więc emocji jest mnóstwo. Ja uwielbiam. Mam nadzieję, że w 2021 będzie jak najczęściej trafiał na stół, a teraz słucham, co Irek mówi na temat tej gry. Znaczy ja w nią bardzo... To, przekaz...
No, no. A ile to zajmuje partię, powiedzcie? To jest co, pół godzinki? No 40 minut max chyba. Na trzech graczy myślę, że za 40 minut. Bo tam co rundę liczysz punkty, więc to jest, trzeba policzyć tak minutę, dwie na to liczenie punktów. No 40 na dwóch graczy w 30 minut może przy sprawnej takiej rozgrywce da się wyrobić. I skaluje się dobrze, tak? Na dwie, trzy osoby. Tak, tak, skaluje się dobrze. Oczywiście, czy więcej graczy, moim zdaniem, tym lepiej, bo wtedy masz więcej niewiadomych w drafcie, prawda? Więc trochę zyskuje. Myślę, że może kiedyś uda mi się przynieść na większe grono, pokazać ci, żebyś zobaczył, ocenił, jakbyś chciał kupić to. Swojego nie sprzedam, ale pokażę, gdzie możesz kupić tanio. A twoja siostra nie sprzedaje, bo na dwa egzemplarze ma, miała. Tak, nie, na razie sobie zostawia, chociaż rzadko, rzadko grywa. Ale jak już też tam zagra, to też bardzo dobre opinie. Nie, mi się w nią przyjemnie gra i bardzo chętnie w nią zagram kolejny raz. Są gry, które gdzieś tam mi nie podeszły na starcie, a ta jest przyjemna, tylko że ja mam na nią pewien patent. Po prostu mam wywalony, jak gram. Na luzaku totalnie gram i przez to przegrywasz, Jarek, cały czas. Ja bym tego nawet porażką nie nazwał, to jest blamasz. To, jak ty nam podjeżdżasz w tej grze, jest tak denerwujące, to nie jest porażka z dwoma, pięcioma punktami. To jest jedną partię przegrałem 50 punktami, to jest wstyd. Czyli ty rozumiem, Irek, że ty płacisz podwójną kwotę za kafle i wygrywasz 50 punktami? To tak, jedną partię tak zagrał, tak tragiczną rozgrywkę. No już później było lepiej, odjechał tam kilkunastoma punktami, ale nie wiem, jak on to robi w tą grę. Nie, gra jest naprawdę przyjemna. Mi jedynie, tak jak mówiłem, przeszkadza wygląd tej gry. Rzadko mi wygląd gry przeszkadza, ale tam... No ale to się idzie przyzwyczaić, no nie jest to jakaś tam tragedia. Także na pewno bardzo chętnie zagram kolejne partie, bo gra jest ciekawa, no. Dobra, u mnie jest... Teraz mamy... Piątkę. Znaczy ja sobie bardzo cenię gry, w których widzę głębie. Jak, bo na przykład w przypadku Mystei nie wiem, co się okaże za kilka partii. No miejmy nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. Ale w przypadku tej gry, po paru partiach, ja wiem, że to jest skok na głęboką wodę. I to jest właściwie tak, odbiłem sobie wszystko to, co nie dostałem w osiemnastkach, na które jestem za głupi. Zresztą w tą grę też nie jestem dobry, bo jeszcze nigdy mi się nie udało wygrać. Ale ją strasznie polubiłem, bo ma ten taki finansowy, fajny aspekt. Zawsze jest przy tej grze jest wesoło i ciekawie. To jest Chicago Express. Nie wiem dlaczego, może przez tą prostotę zasad. Mówię, może przez to, że się odbiłem tego do 18. Bardzo lubię tą grę i mam nadzieję, że da się w nią uda zagrać jeszcze więcej, bo ta regrywalność tam jest po prostu przeogromna. No. I widzę głosy ludzi, którzy mają po 100, 150 w to partii. I dalej są z tego zadowoleni. I tam rzeczywiście te stawianie wagoników czy wykupowanie udziałów ma bardzo duże znaczenie i bardzo zmienia dalsze losy partii, więc no nie wiem, tą grę strasznie polubiłem. No, z kolejówek skutecznie chyba się wszyscy z 18 wyleczyliśmy, a z takich właśnie finansowych, gdzie pojawia się jakaś licytacja spółek, u mnie na równi City Big Shoulder. Bardzo chciałbym zagrać więcej razy, bo no jest to przyjemniejsze w bardziej rozsądnym czasie, bardziej świadoma rozgrywka. Więc no, jakbym zagrał więcej razy, może też by się pojawiła. No u mnie... U mnie właściwie podobnie, bo to też jest gra, którą jak gdzieś tam miałem wcześniej, ale to trudno ją określić, że człowiek ją poznał, bo po pierwsze grałem chyba na dwie osoby, nie, ona jest o dwóch osób, jest jakiś tam, nie wiem, czy wariant? No, czy ale to wiadomo, że to zupełnie nie o to chodzi. No, tak. No zagrałem raz i to bardzo dawno na dwie osoby, więc w ogóle bym tego nie wliczał jako do gry w ogóle Poznania. Poznanej, bo to był jakiś taki jeden epizod, ale też za mało grałem, żeby się pojawiła w topce, natomiast no chyba wszyscy mamy jakąś tam słabość do kolejówek, zwłaszcza typ gier, więc ja bardzo chętnie bym popróbował. Właściwie grałem tylko jeden raz, co graliśmy we czterech, tak? We czterech. Tak, bo z Grzegorzem, tak, i z Piotrkiem. Tak, tak, no. Mówił o swojej partii, więc ja bardzo chętnie jeszcze pogram. No, Age of Steam East City ja poznałem wcześniej, więc dlatego też nie dawałem tutaj na liście. No dobra, to teraz ty, Marcin.
No u mnie piątka to jest znowu gra, w którą zagrałem tylko raz, ale gdyby ta partia gdzieś tam przeszła bez echa, to bym na pewno tej gry tutaj nie umieścił. Natomiast jestem wielkim fanem gier 4X, a dobrych gier 4X, a w ogóle gier 4X, tak na dobrą sprawę, takich prawdziwych 4X nie ma. Więc każda gra, która się w tej formie pojawi, no to w moim mniemaniu zasługuje na dużą uwagę. I jest to Heroes of Land, Air and Sea. Świetna gra, świetnie się bawiłem przy tej partii. Graliśmy we trzech już też ładny czas temu. Natomiast jak na rozmach tej gry, formę, bardzo fajne, przystępne zasady, bardzo fajne ta plansza rozbudowy, w ogóle świetnie zaplanowany graficznie w ogóle tytuł, bo tak naprawdę wszystkie informacje są jak chłop krowie na tej planszeczce opisane. Nie ma żadnych jakichś wątpliwości. Może dwie, trzy zasady, które trzeba gdzieś tam w ramach ruchu czy eksploracji o nich pamiętać, ale świetnie to wygląda. Fajne jest to, że w ogóle w trójwymiarze widać, w którym momencie rozbudowy na przykład jesteśmy. Fajne jest to, że jest kilka tych dróg do zwycięstwa, bo tam chyba były cztery, o ile dobrze pamiętam, warunki zakończenia gry, prawda? Więc super sprawa. Bardzo, bardzo bym chciał odkupić ten tytuł, natomiast niestety wiem, że wiąże się to z ogromnymi kosztami. No i to w jest tym właśnie. Momencie. No, gry się już nie kupi, podstawki, można gdzieś jeszcze znaleźć dodatek, natomiast żeby się tak naprawdę fajnie tę grą pobawić, no to podstawka i jeden dodatek to jest absolutny minimum. No najlepiej kupić podstawkę i wszystkie te duże dodatki, a w sumie chyba albo one są dwa, albo trzy, już nie pamiętam. Mniejsze z maszynami oblężniczymi czy z najemnikami, no to można sobie gdzieś tam na razie odpuścić i wprowadzać ewentualnie w późniejszym okresie. Natomiast w tym momencie to jest wydatek rzędu, myślę, że 700 zł, żeby można było tą grę nabyć, ale znaczy no, w ogóle takie kwoty to już są naprawdę absurdalne, ale jest to tytuł, gdzie jak tylko gdzieś pojawi się w rozsądnych pieniądzach, to na pewno chcę kupić i bardzo chciałbym jeszcze tą grę ogrywać. A myślę, że jest mega regrywalna, można naprawdę się bawić. To jest zabawa na wiele rozgryw. No myślę, że jest tylko jedno rozwiązanie. Irek jako ojciec, założyciel naszej grupy, pan dyrektor Irek, powinien ściągnąć składkę członkowską i jakoś zrzutkę zrobić ewentualnie na tą grę. Zrzutka 500 zł. I wtedy może szybciej by się pojawiało. No, faktycznie, no, jedna partia bardzo miło ją wspominam. Bardzo mi się myślę, podoba. Że gdyby było więcej partii, na pewno by do topki weszła. No, a po jednej partii, no nie wiadomo, co tam się dalej okaże, czy tam żadnych trupów nie ma w szafie. No. Znaczy ja myślę, że na tyle tam były proste zasady, że tam nic takiego nie wyskoczy. Może ewentualnie... Powtarzalność może być, bo nie wiadomo, jak z tym by było. No, też jest to też możliwe, natomiast też fajnie się ona skalowała, bo na trzech graczy właściwie tam gdzieś jedna wyspa była taka wolna, a i tak pamiętam, że tam były jakieś tam bitki. No, były. No, natomiast no, owszem, no, na pewno jest to gra, która wymaga ogrania i poznania, natomiast mówię, dla mnie zasługuje na pewno, żeby się w tych poznanych grach z takim potencjałem na przyszłość pojawić. Zasługuje na to. No i co, Jarek, site będzie teraz? Nie, teraz będzie gra, która pokaże, jak słabną jestem osobą. Barasz na czwartym miejscu. Czyli miało nie być gier po jednej partii, a jest jedna jedyna, która u was była na liście rozczarowań, u mnie jest na liście top poznanych, dość wysoko, bo czwarte miejsce tu jest za podium. Może fakt, że poszło mi bardzo dobrze i udało mi się wygrać. Nie wiem.
jakie by były moje opinie po kolejnych rozgrywkach, albo w momencie, kiedy rozgrywka była totalnie słaba. Mi tam wyszło wszystko, co planowałem. I w tej grze mi się to podobało. Ona jest jak kolonista. Spojrzałem na planszę i parę ruchów do przodu wiedziałem, gdzie chcę wylądować, bo tam chciałem zbudować swoją sieć, która by przechwytywała tą wodę. Nie wiem, czy wody jest za mało, czy nie, bo po jednej partii trudno to powiedzieć, ale na pewno ta woda nie odpływa bardzo małymi źródłami, odpływa bezpośrednio, prawda? Znika nam z gór. Zazwyczaj leci do kolejnego zbiornika, więc tymi punktami można się podzielić. Nie wiem, no, mi się bardzo podobało. Uwielbiam, tak jak ty, Irek, mówiłeś, zdejmowanie z planszy jakichś tych budynków robotników. Bardzo fajne jest te koło. Jest też worker placement, który bardzo mi się podoba. Są te kontrakty. Ta gra ma wszystko, co lubię. No i ta interakcja. Większość dobrego euro ma taką interakcję poszukiwaną, prawda, znikomą. Tutaj ta interakcja jest ogromna. To inny gracz, może tak się okazać, to inny gracz decyduje, jak ty grasz. Co może być wadą potencjalną tej gry. Dla mnie jest to gra, którą chciałbym poznawać dalej, ale niestety już nie mamy jej w kolekcji. Sam się nie zdecydowałem jej odkupić, ponieważ bałem się, że żaden z was nie będzie chciał usiąść ze mną do tej partii w ten tytuł. No ale na pewno gra, którą warto wydaje mi się, no, poznać lepiej, a nie po jednej, po dwóch partiach to może trochę za szybko została skreślona. Myślę, że z czasem się pojawią jeszcze używki. W dobrych cenach. Nie, no, na pewno. Zrobi się dobry kino. No. Gra ma dużo pozytywnych opinii. Pojawiają się te negatywne, z którymi potencjalnie częściowo mogę się zgodzić. Jestem w stanie zrozumieć, że przy jakimś układzie, prawda, niekorzystnym, raz na jakiś czas taka sytuacja może być. To tak jak z Królestwem w budowie, prawda? Przy kilkudziesięciu już partiach wiem, że raz na kilka partii pojawi się taki dociąg kart, że nawet przy tak dużym doświadczeniu, uważam się dość, że doświadczonego zawodnika w tą grę, nie jestem w stanie nic zrobić. Więc wydaje mi się, że z Barażą może być podobnie. Ale gra ma potencjał. Jak najbardziej, gra ma potencjał, natomiast no, tak samo jak jest dużo tak jakby zachwytów i pozytywnych komentarzy, to też sporo można znaleźć jakiś tam jakichś negatywów. Natomiast ja bardzo chętnie w Barasz zagram, ale boję się tego, co w food chainie, czyli jeżeli ktoś źle wejdzie w partię w różnych aspektach, no to obawiam się, że może być potem ciężko gdzieś nadrobić, a nawet na tyle się zblokować, że naprawdę do końca gry można być tylko statystą. To są tylko moje gdybania, chociaż Paweł, sprzedając tą grę po tej swojej drugiej partii, właściwie opisał to dokładnie w ten sam sposób. Zresztą pamiętamy też, jak Irek w tą naszą jedną, jedyną partię źle wszedł w grę i potem tak na dobrą sprawę nie mógł nic zrobić. Może to wynika po prostu z małego ogrania w dany tytuł, tak? Nie ogrania, no bądźmy szczerzy, bo jakoś zareagować. Po pierwsze, na pięciu part każdy ma prawo wejść źle w rozgrywkę, no bo jeszcze nie zna. Próbuje różnych metod, technik, sposobów punktowania, więc to jest właśnie ten czas, żeby takie błędy popełniać, bo się uczymy tych strategii. Dokładnie tak. Natomiast na pewno gra zasługuje na jakąś tam kolejną szansę, więc jak, nie wiem, pojawi się w naszej grupie egzemplarz, ja na pewno nie odmówię, bo też lubię gry worker placementowe. Fajne jest faktycznie to koło odzyskiwania tych zasobów. Natomiast no nic, no po prostu trzeba dać grze drugą szansę i spróbować jeszcze raz. To się nagra. No. Nie wykręcicie się, jak kupię własne. Nie, ja zagram. No u mnie na czwartym miejscu gra, która tak naprawdę nie powinna tutaj być, kurczę. No, też mam gdzieś tam, powiedzmy, taki w głowie podział, jak Marcin, na gry dla graczy i dla gry takie dla niegraczy.
No ale z drugiej strony jakoś chciałem oddać honor tej grze, bo zobaczyłem jak ludzie, którzy nie lubią grać w gry planszowe, po prostu w tą grę się wciągają tak niesamowicie, a miałem kilka takich niesamowitych wieczorów po prostu przy tej grze, że no na czwartym miejscu zamieściłem The Crypto. No wstyd mi jest z tego powodu, bo jest, nie wiem, no jest wyżej nawet niż Chicago Express czy Mysta i tak dalej, to jest bez sensu trochę, no ale... Ale tu nie chodzi chyba o samą grę, tylko o samo zjawisko. Leży w sploterach? Co? Leży na półce przy sploterach? Wiesz co, gdzieś ona krąży cały czas, bo u sąsiadów było i tak dalej, więc ona gdzieś tam krąży wszędzie. No ale... Ta gra ma niesamowite działanie na ludzi. Nie spotkałem się do tej pory z osobą, która podeszła do tej rozgrywki tak na zasadzie, no... W Avalona, powiedzmy, graliśmy w 10 osób, z czego dwie nie za bardzo zajarzyły. Widać było, że no tam grały, ale bez jakiś ten... A tutaj ta gra ma jakiś taki mechanizm wciągający, więc to bardziej jest taki ukłon dla geniuszu tego twórcy tej gry. No. Stąd jest w najlepszych. Nie dałem ją od razu, mówię, w tych moich zingach, bo jednak mimo wszystko, kurczę, to nie jest... gra dla... znaczy też gracze w nią grają, nie? Ale no, mówię, no jest na czwartym miejscu, no trudno. No. Trudno. No trudno. No tak, no co tu można dodać? No, właściwie to jest chyba jedyna taka imprezówka, którą ja mam w swojej kolekcji, ale niestety nie jest na półce razem z pełnoprawnymi grami i nigdy nie będzie. Napisz to do autora, żeby jest to do ale... Absolutnie jej nie umniejszam, dlatego że uważam, że też, żeby w tą grę wygrać, to trzeba się i spasować z partnerem z drużyny i naprawdę się wykazać fajną inteligencją i jakąś taką, nie wiem, ciekawą... Przebiegłością jakąś taką, no. Wyobraźnią. No. W swojej kategorii gra genialna. Tak. Mi się udało zagrać dwa dni temu właśnie z rodziną z Warszawy. Do ostatniej rundy zacięta walka o... Rzut kamienia. Udało się wygrać. O włos, naprawdę. Genialna gra. Ale jak przyniosłem ją, Irek, do ciebie, to nie czułem, że aż tak bardzo ci się spodobała. Widziałem, że się podoba, ale nie, że aż tak, że wywoła aż takie emocje. To kolejne rozgrywki, tak. Widać, tam już ci namieszały w bańce. Tak, tak jakby zmierzenie to z kolejnymi osobami i to było fajne, bo być może, że gdyby ona była ogrywana w tym samym towarzystwie, to nie wywołałaby aż takiego efektu wow, jak właśnie poznanie w krótkim czasie. Akurat tak się złożyło, że no, zagraliśmy z różnymi zupełnie osobami i to mi pokazało geniusz tej gry. Dobra. Marcin, czwarte miejsce. Moja czwórka. Mi się do końca taka dobrą sprawę nie wiedziałem, czy ja przypadkiem tu nie zrobię przekłamania, ale jak Irek mi podsyłał tą listę swoją gier poznanych 2020, to ta gra w tym zestawieniu była. Natomiast ja niestety nie jestem w stanie sięgnąć pamięcią, czy ona była faktycznie zakupiona w tym roku, w 2020 czy w 2019, ale na pewno była ogrywana w większej mierze w 2020 roku, więc ja ją tutaj umieszczam. No i to jest swego rodzaju taka wypadkowa osiemnastek, jako że te osiemnastki... No właśnie, ona się załapała na końcówkę 19, jak sprawdzam, no ale to naciągnęliśmy trochę. Chyba tak. Ale to słuchajcie, zakup z zakupem, natomiast ogrywanie to jest główne też było tak inna sprawa. Może tak było, że gdzieś tam się jakaś tam jedna partia znalazła, ale ja ją zaliczam jako świadome granie na ten rok. 2020. Jak trochę naciągam, to trudno. A myślę, że jeszcze jedno naciągnięcie mi się trafi, ale co tam. No i to wiecie, że jest to City of the Big Shoulders. A, to ja o czym innym pomyślałem. Okej, okay, dobra. Tak? Nie, to. Ale pierwsza partia była w 2019. Tak no, też. Ale tak jak mówię, ja ją przerzucam, bo tych zdecydowanie więcej partii było tutaj. W 19 zagraliśmy źle, na złych zasadach, więc się nie liczy. To się nie liczy. Świetna ekonomia, bardzo fajna, taka wypadkowa, mówię, osiemnastek, jeśli chodzi o giełdę. Nie ma na pewno tyle możliwości spekulowania, co w osiemnastkach, bo tutaj raczej bardziej nas interesuje, żeby wartość firmy powiększać
a nie gdzieś tam zjeżdżać nim w dół i po prostu udupiać innych graczy, aczkolwiek jest to może też swego rodzaju taktyka, której myśmy jeszcze nie poznali w tej grze. Natomiast świetna gra z rozsądnym czasem rozgrywki, też z przystępnymi, fajnymi zasadami. Jedyne, co można żałować, to tylko to, że tak rzadko się po prostu pojawia, no, ale jest to świetny, bardzo mocny, ekonomiczny tytuł, bez, oczywiście też nie umniejszając, ale bez owiec, krówek i innych rzeczy w tle, czyli ekonomia naprawdę taka realistyczna pełną gębą. Świetny tytuł, zawsze chętnie zagram, nigdy nie odmówię partii. Dla mnie top 1, jeśli chodzi o ekonomię. Takie zaawansowane, bardzo zaawansowaną ekonomię. No u mnie no, ja zaliczyłem do 19, dlatego się nie pojawiło. Dobra. Ja to samo, ale tytuł świetny. No. Trzecie miejsce, czyli podium. Najniższe miejsce na podium. Gra, którą nie umiem grać. Udało mi się wygrać chyba tylko raz i to tak twierdzę, że trochę przypadkiem. Bardzo droga jeszcze pierwsza partia to w ogóle to była porażka i tylko obserwowałem, co wy robicie, ale jest tak elegancka, tak prosta mechanicznie, a dająca mnóstwo satysfakcji i kombinowania, że od razu zapragnąłem ją mieć i chwilę po pierwszej rozgrywce udało mi się... A to nie, o czymś innym myślałem. Exemplarz. A o czym myślałeś? Myślałem o busie. Nie, jest to Inish. Mm-hmm. No my go poznaliśmy wcześniej. Tak, tak, no wiem, że go wcześniej. Ja jestem zachwycony. Tak, właśnie. No. Prosty draft, kilka kart na ręce i oto wszystko budujesz, właśnie planujesz, co chcesz zrobić w tej danej rozgrywce. Świetny pomysł na pas i powrót po pasie do rozgrywki, żeby wyczekać tą sytuację. Trochę jedynie co mi się może do końca nie podoba, to system walk z tym odrzucaniem kart, ale z drugiej strony, jeśli gra mechanicznie ma być prosta, tutaj też jest, nie ma żadnych wątpliwości, prawda? Nie jest nadziubdziane jakichś dziwnych pomysłów, lepsze to niż na pewno rzut kostką, prawda? Więc no, 5 partii udało się w 2020 roku. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to przynajmniej przekroczyć ten wynik. Dla mnie ta gra jest fenomenem z tego powodu, że jest tysiąc po tysiąckroć lepsza niż inne tytuły za podwójne albo nawet potrójne pieniądze. Czyli naprawdę nie trzeba wydawać nie wiadomo jakiej ilości kasy, żeby mieć naprawdę fajny Dudes on Map z prostymi zasadami, a z taką totalną, ogromną ilością kombinowania. No. Więc jak najbardziej... Ja zasłużone miejsce. Była też przeze mnie poznana w 2020 roku. W oparciu o te gry, które są tutaj, byłaby na pewno w pierwszej piątce. Świetny tytuł, no ale też szkoda, że ona się tak rzadko pojawia, ale to ze względu na ten nawał tych tytułów. Ale ona też nie ma... Ona też długo nie trwa, tam na 3 osoby można spokojnie przecież tam nie wiem, pół godziny, max do 1,5 godziny, prawda? No już moja w tym głowa, żeby pojawiała się jak najczęściej. Odświeżę sobie zasady dodatku, bo udało mi się dodatek kupić i na pewno się jakimś spotkaniu przyniosę. No, gra warta ogrywania. No najważniejsze dla mnie, największy plus to, że jest ona elegancka, mechanicznie naprawdę jest elegancka. Tu nie ma żadnych wątpliwości. No jest w prostocie tutaj właśnie są te tkwią te szczegóły, właśnie ten smaczek. Połączenie kafelków i kart i tyle. Irek, miejsce trzecie, podium. Miejsce trzecie to jest wariacja. Chociaż kurczę. A nie, przepraszam, bo miałem patrzeć na tą listę. O, proszę, bym strzelił gafę. Miejsce trzecie to jest, no też już przez Marcina wspomniana gra o tron. Ze względu na prostotę zasad i możliwości, jakie ta gra daje, to jest dla mnie tak wysoko. Też się bałem tej gry. Ja się przyznam, że nie sądziłem, że poznaliście tę grę w 2020. Myślałem, że znaliście ją wcześniej, że graliście już. Wiesz co, ja chyba coś tam gdzieś tam może zahaczyłem, ale tak naprawdę dopiero teraz ta partia mi pokazała,
jak się w tą grę gra. I znaczy w sensie, że można naprawdę fajnie, ale do tego są potrzebni odpowiedni ludzie. No to nie zasiadłbym do tej gry z obcymi osobami. No wiesz, że na sojusz ze mną zawsze możesz liczyć. Tak, no to się nagrało. Ja jestem słabną osobą, jak Barasz już pokazał, jaki słaby jestem. To się nagrało, więc nie, no gra genialna. No. Mimo, że nie jestem fanem samego settingu, bo jakoś nie czytałem książki, nie oglądałem serialu, to mimo wszystko bardzo fajnie się tutaj to wszystko spina. I daje dużo emocji. Także miejsce trzecie to gra o tron. No ja właściwie tutaj swoje na temat tej gry powiedziałem, no. Więc fajnie, że jest, fajnie, że też w odbiorze jest wysoko. Szkoda, że Jarek nie zrobił drugiego wyjątku z grą po jednej tylko partii. Może też by się pojawiła, ale... No jeszcze dwa miejsca są, wszystko jest możliwe. Dobra, moja trójka. No to moja trójka to jest też gra, która już została wcześniej wspomniana. Więc tutaj, żeby zaoszczędzić czasu, aczkolwiek można by długo na ten temat gadać, to jest Mystea, czyli brązowy medal dla tej gry. No dla mnie naprawdę świetny tytuł. Myślałem, że będzie na pierwszym. Że będzie na pierwszym? No, obstawiam, że pierwszym będzie. No nie, ja myślę, że ty wiesz, co będzie na pierwszym. Ale to oszukałeś z datą. Ja też zobaczę, kiedy w Tygrysa zagrałeś. No nie, znaczy wydaje mi się, że dalej już oszukaństwo, że tak nie? Powiem, nie będzie. A, no to nie wiem, co jest na pierwszym w takim. Ale powiem szczerze, że też nie wiem. Też się spodziewałem tego na pierwszym miejscu u ciebie. Teraz będę kombinował jeszcze większe emocje. Wiecie, ta gra w sumie też no, kupiona nie w jakimś takim dalszym okresie, więc w sumie te gry, które będą na drugim i na pierwszym, mam tych partii więcej. Natomiast, no mówię, no świetne euro. Czy jeden tytuł wiem, jaki masz, ale... No to zaraz zobaczymy. Jednego jestem pewien. Więc Mystea, świetny tytuł, masa mechanik, świetnie to wszystko współgra, tyle. Myślę, że ja teraz wspomnę o tytule, który jeszcze nie padł, jak dobrze pamiętam, ale wszyscy będziemy mieli w tej czołowej dwójce. Gra, która niepozornie trochę, moim zdaniem, wylądowała na stole, ponieważ w momencie, kiedy lądowała na stole, miała bardzo średnie opinie w internecie, ale też sam rozkładający nie był do końca przekonany tego tytułu. Dopiero sprawdzaliśmy ten tytuł, czy jest bardzo warto w niego inwestować. Gra, która daje ogromną satysfakcję, jak ci się uda, ale potrafi ogromnie zdenerwować, wywołać negatywne emocje, kiedy że wywołuje u mnie skrajne emocje i to naprawdę skrajne, aż tak bardzo mi siądzie. Jest to ostatni z poznanych sploterów, czyli Bus. No jestem, ja za każdym razem, Irek, jakoś dopiero przed miesiącem temu powiedziałeś, że ty myślałeś, że ta gra mi się nie podoba. Ja jestem nią zachwycony. Jestem zachwycony Busem. Zawsze chętnie zagram. Daje tak dużo możliwości kombinowania. Tam nawet jak nie wyjdzie, to tam satysfakcję da ci możliwość... Co to bycia jednego punktu. No. Tam nie masz różnicy, prawda? 40 do 100. A tam 3 do 6 to nie jest taka porażka, prawda? To nie wygląda tak źle w statystykach później. No ale naprawdę genialny tytuł. Znowu mechanicznie bardzo proste, aby opanować to, co dzieje po prawej się stronie, prawda? Bo raz czytamy od lewej, raz od prawej strony. Mechanicznie proste, ale jeśli chodzi już o tą możliwość kombinowania z tego mnóstwa. No i pole z wstrzymaniem czasu, czy blefujesz, czy jednak masz zamiar wstrzymać czas. Żeby było śmiesznie, jest to jedyne pole, którego nie musisz akcji wykonywać. Wszystkie inne akcje musisz w pełni wykonać, a to jest jedyne pole, które możesz blefować i no u mnie na miejscu drugim gra, którą sam nie wiem właściwie, co o niej do końca myśleć. No jest mechanicznie jest niesamowita, ale jest strasznie wkurzająca. Wylądowała w koszu już nawet raz, no ale na razie na półce jest jeszcze, to jest ten Bus głupi na drugim miejscu.
Niestety. 7 partii udało się zagrać mnie, nie wspomniałem, 7 partii jak, 2020. Jak jest w koszu na śmieci, to ja chętnie ci śmieci wyrzucę. No leżała w suchej frakcji. Będę pierwszy. No ma w sobie coś ta, no to... ta gra, no. No Marcin, masz na drugim czy na pierwszym? Busa. Na drugim miejscu, znaczy tak, może być tutaj lekkie przekłamanie, ale powiem tylko lekkie, dlatego że swój egzemplarz nabyłem w 2019, stare wydanie, ale sprzedałem w 2020 i nowe wydanie było ogrywane głównie w 2020 roku, przynajmniej z tego, jaką ja mam pamięć. Mogę mieć dziurę w głowie, natomiast jeśli jest przekłamanie, to przepraszam, ale ja zaliczam tą grę do 2020 roku. No właśnie, no ja ją nie dałem w 2020. To, to ja teraz nie, jest już tutaj. Age of Steam. I to jest Age of Steam. No. Ja ją dałem dla, tak jak mówię, pod kątem tak jakby poznania tych, tak jakby nowej wersji, czyli tego całego spektrum tych wszystkich, znaczy wszystkich. Myśmy w sumie z tych map, których w tym konduktorskim zestawie, nie wiem, tam jest 12, kłamie, nie wiem ile już dokładnie. Natomiast biorąc pod uwagę, ja chyba tak na dobrą sprawę poznałem może 4 mapy, 5 max. No i to chyba nawet wliczając w to tą wydrukowaną przez Irek, przez ciebie, no. Tą jedną z tym rządem, która po prostu sprawiła, że nie dotrwałem do końca, bo zbankrutowałem. Natomiast no tutaj można się na temat tej gry totalnie rozpływać. Nie ma się co dziwić, że wśród, nie wiem, wielu blogerów na świecie jest to absolutny numer jeden, top wszechczasów. Gra, która ma banalne zasady, a każda decyzja jest po prostu na wagę złota. Każdy pieniądz, każdy tor, który się w odpowiednim miejscu stawia, potem może zaważyć na tym, czy komuś coś ułatwimy, czy utrudnimy, czy sami sobie czegoś nie utrudnimy, czy może sobie pomożemy. Niesamowicie regrywalna, no samo wykładanie kostek na samym początku z woreczka, czyli w formie tak jakby losowego dociągu, potrafi totalnie przecież rozłożyć siły w danej planszy w różne miejsca, czyli nie ma chyba takiej możliwości, żeby się zdarzyły dwie nawet jakieś podobne w ogóle partie. Masa ułożeń na planszy, masa modyfikacji, no po prostu tą grę można ogrywać latami. No pierwszą partię zagraliśmy w 2019 w lipcu. To znaczy tak, bo ja tak jak mówiłem, kupiłem... Miałeś, tak, później listopad, ale rzeczywiście ją żeśmy głównie ogrywali, no... A pierwsza partia, nie wiem czy pamiętasz, myśmy grali całkowicie źle, tak, gdzie tak, żeśmy tak. Wszyscy nie mogli totalnie wyjść z jakiegoś tam przychodu. Po tej fatalnie zagranej partii, ona potem przeleżała bardzo, bardzo, bardzo długo. Natomiast nie wiem, kiedy był zakup tej edycji nowej. Musiałbym gdzieś sobie tam wejść na, nie wiem, na planszostrefę, chyba tam kupowałem. Natomiast tak jak mówię, ja ją chyba w styczniu 2020 tą starą wersję sprzedałem i potem była ogrywana tylko ta nowa. Ostatnią partię mamy w nią we wrześniu 2020, więc też już parę ładnych miesięcy nie w nie wchodziła. Twoją mapę chyba, Irek, jak dobrze pamiętam. Wtedy to tak Marcin przyjemnie bankrutował, tak byłaś miło patrzeć. Tak on tam się zwijał i boił i troił. No jest, więc... jest. Robią się kolejne mapy, więc no... No, nie jest tu podrać. Jedyneczki. Jedyneczki, no. Jedyneczki, czyli ja zaczynam. U mnie jest jedyneczka, która była i u was już na liście. U mnie zdecydowanie wyżej i zdecydowanie najwięcej partii z tych wszystkich w top 10, bo aż 28 razy zagrałem. No co to Kingdom Builder? Nie. Partie online, partie solo, no i partie na żywo w gronie 2-3-osobowym. Online również 4-osobowy, w każdym gra się bardzo dobrze. Ponownie uwielbiam zdejmować coś z planszy, uwielbiam przetwarzać. A, sajta dałeś tak wysoko? Nie, Klany Kaledonii. Aha, o, zapomniałem o Klanach. No Sajta tak. Zagrałem bardzo, bardzo mało, 2 razy chyba tylko. No tak. W Klany Kaledonii wyśmienicie się bawię, chociaż idzie mi fatalnie w tę grę. Zazwyczaj przegrywa mi to z Kretesem. Jakoś nie mam pomysłu, ale ta możliwość wykładania, produkowania, zabawa na rynku, po tych kilkudziesięciu partiach
jest tak, widzę tak dużo różnych, rozmaitych kombinacji, a przede wszystkim tych zabaw na rynku. W pierwszych rundach wydawało mi się tylko tak w konieczności, jak brakuje mi jednego surowca, żeby pójść tam kupić coś. A teraz widzę, że da się go zagrać totalnie, ignorując jakby własny rynek produkcyjny, żeby pójść w całości, powiedzmy, na rynek gdzieś tam ogólnie dostępny i sobie tam tymi cenami się bawić, sprzedawać, kupować. No to patrz, Terra Mystica się nie pojawiła na twoich topce 2020. Bo jej nie poznałem w 2020. Tak? W 2019 poznałem Terra Mystica. Mhm. Klany Caledonii były kupione na początku roku, pełny obaw, bo słyszałem również te negatywne opinie, które cały czas gdzieś tam się odwoływały, że jest to nieudany klon projektu Gaia i Terry Mystiki, a uważam, że jest to gra, tak jak ostatnio powiedziałem, która pełnoprawnie obok tych dwóch wcześniej wspomnianych gier może leżeć na półce u jednego gracza, bo moim zdaniem ten element rynku wypełnianych kontraktów jest na tyle interesujący, że jednego wieczora nie widzę przeszkód, żeby zagrać, powiedzmy, w Terry czy w Gaia i właśnie w Klany Caledonii. No ja uwielbiam, naprawdę. Bardzo chętnie będę dalej poznawał ten tytuł, żeby wreszcie nauczyć się grać skutecznie. U mnie właściwie, bo tak, bo tytuł się u mnie pojawił, tytuł jest naprawdę super. Jedynym hamulcem, gdzie na przykład ja tej gry, nie wiem, na przykład nie mam na półce albo nie cisnę aż tak strasznie na partię, to jest to, że jest projekt Gaia. A tutaj no, pod kątem pozycji no, stawiam ją gdzieś tam wyżej. Natomiast, no mówię, faktycznie jest to gra, gdzie przez ten rynek jest to, mówię, całkowicie inny tytuł, gdzie już innymi rzeczami również można się zainteresować. No, no to bardziej trzeba nadgonić z partiami. No dla mnie tutaj są... Bardzo dużym plusem są te, że to samo jest w terze i w projekcie, te karty klanów. Jeszcze ta historyjka w instrukcji, czym oni się faktycznie zajmowali, taka otoczka historyczna i potem właśnie przeniesienie na grę. No jest to umiejętnie opanować zdolność poszczególnej frakcji, że tam klanu naprawdę już tak daje ogromną satysfakcję, jak wiesz, że wykorzystałeś ten potencjał i zagrałeś zgodnie z tym, w czym oni czują się mocny. No będę chciał w 2021 roku rozwijać dalej, przynosić, żeby pojawiała się jak najczęściej. No to ja tylko powiem, że nie obstawiałem, że będzie na jedynce. Obstawiałem, że będzie wysoko, ale że będzie to numer jeden. To jakoś tak do głowy nie przyszło. Ale ja się bardzo cieszę. U mnie na pierwszym miejscu nietypowo, bo tak naprawdę to nie jest gra, tylko dodatek. Ale dodatek, który tak zmienił grę podstawową, że... Podliszki. Tak, że no, tą grę jeszcze bardziej polubiłem, bo miałem, powiedzmy, jakieś gdzieś tam mieszane uczucia do niej, a z Ketchupem gra się naprawdę świetnie w Food Chain Magnet, bo on nie jest już taki... Krzyżeczy. Nie wiem dlaczego, to jest ta sprawa jakoś tych milestonesów, że można spokojnie opierać się na zasadzie rozbudowy własnej sieci, a niekoniecznie nastawieniu się na taką totalną wojnę. Myślę, że ten taki agresywny element też Piotrek bardzo wprowadza. Zresztą gra też jest nastawiona oczywiście na walkę, ale Piotrek lubi konfrontacyjne rozgrywki, więc to no, dodatkowo gdzieś tam stara się ten kij w szprychy zawsze wsadzać, ale no pamiętam, że w partiach z nim jeden na jeden udawało mi się gdzieś tam, powiedzmy, bardziej skupiać na rozbudowie tej mojej sieci i dobrze na tym wychodziłem, więc no dla mnie, jeśli chodzi o dodatek, to jeden z najlepszych w ogóle, jakiego dopiero poznałem, który tak bardzo zmienia grę, a poprawia w zasadzie to, co mi tam gdzieś tam przeszkadzało. Także no, na pierwszym miejscu jest ten Ketchup. No ja powiem powiem to, że ja się dalej tak jakby mówię na razie o Food Chainie jako takiej było podstawce i zaraz nawiążę do dodatku. Boję się grać z wami, bo wy macie, mówię, tych partii rozegranych naprawdę mnóstwo i
na pewno nikt mi nie wmówi, że jest to gra, która ewidentnie premiuje osoby doświadczone. Siada doświadczony gracz z nowicjuszem albo z osobą, która ma zdecydowanie mniej partii. Wiadomo, że można podpowiadać, sugerować i tak dalej, no ale to nie jest taka pełnoprawna partia. I w podstawce człowiek przepada i przegrywa z kretesem. Natomiast zdecydowanie chętniej i chętnie usiądę do keczupu, dlatego że pokazano mi, że tutaj tych dysproporcji faktycznie jest zdecydowanie mniej i takich różnic już może naprawdę nie być. Nie wiem, ja w keczupu zagrałem chyba 2 razy, tak mi się wydaje. Raz, dwa i na pewno zdecydowanie fajniej było niż w przypadku podstawki, więc trzeba by jeszcze po prostu popróbować, pograć, ale powiem szczerze, że za każdym razem będę siadał z taką trochę duszą na ramieniu, no. Czy się nie wygłupię, ale no, trzeba mać się... Szczególnie jak jest przerwa długa. No to też. Natomiast nie zawsze właśnie po tych przerwach niestety taką moją największą bolączką jest to, że zapominam tych kamieni milowych. A tam trzeba od pierwszego rzutu kart wiedzieć, jaki kamień milowy złapać w danym momencie. I to jest dla mnie zawsze w tej grze takie, to co mnie najbardziej uwiera, że to jest wyścig po ten kamień milowy. Jeżeli za wolno się rozwinę, zostanę w tyle, to ktoś ma tych kamieni milowych, nie wiem, 7, a ja mam 1. No. I potem nie ma totalnie szansy, żeby coś z tą partią zrobić. Ale to jest, mówię, kwestia nauki gry. Dobra. Gadać o jedynce? No wiemy, co masz. No, no wiecie, co mam, więc nie mogę być inaczej. Powiem więcej. Właściwie między tą pierwszą trójką a resztą jest bardzo duża przewaga. Czyli no bo rozumiem, że Zakazane Gwiazdy nie traktujesz jako pierwsze miejsce, tak? Nie. Znaczy nie, jako poznany w 2020. Nie. No tutaj nie może być nic innego, jak tylko bus. No. Dla mnie jest to fenomenem, jak gra z taką małą ilością zasad może być tak niesamowicie głęboka, tak niesamowicie emocjonująca. Jeszcze coś niesamowitego, gra, która jest, kurczę, już nie pamiętam, już nawet pisałem ostatnio na grupie, na którym ona tam miejscu, 600, 700 czy 800 nawet, no. No, gdzie ja na przykład, jak ja naprawdę przeglądam BGG i tam zerkam sobie, co tam się zmienia, dochodzę do 5 strony i koniec, ja już dalej nie przeglądam, bo wiem, że już dalej to już jest po prostu taki krab, którego w ogóle nie powinienem dotykać, natomiast tam są naprawdę fajne pozycje, no i bus się absolutnie wyłamuje. Zatrważa cena, niestety. Jak 821 miejsce, niesamowite. 821 miejsce i 7,5 tylko na skali BGG. Tylko aż, no. Znaczy, no jak na takie miejsce, to nie jest to mało, ale może rozgrywek tam jest też mało, dlatego ono jest tak nisko. No. Natomiast dla mnie po prostu mistrzostwo świata. Strategia, reakcje, wkładanie kija w szprychy, o czym już była w ogóle mowa. Bardzo fajny czas rozgrywki. Nie wiem, czy jest w ogóle coś, do czego ja miałbym, no do ceny. To jest jedyna rzecz, do której ja się przyczepiam. No ale to jest w ogóle tak jakby finanse, to jest taki trochę osobny temat. Nie mam się totalnie do czego przyczepić, jeśli chodzi o ten tytuł. Bardzo zgodnie, no zostaje grą roku. No najwyżej punktów by zebrała, tak. Mhm. No tak, u mnie była pierwsza w czym? W zaskoczeniach. W zaskoczeniach była 1. A powiem szczerze, że... bo nic nie będę mówił. No mi tutaj 2 gier jeszcze zabrakło, o których nie wspomniałem. To jest właśnie Heroes of the Land i Imperial 2030, no ale to z racji, mówię, zupełnie nie wiem, co się po tych grach mogę spodziewać. Zostawiły na tyle mocne wrażenie, że pamiętam o nich, ale no, nie weszły do tej 10. To ja mogę powiedzieć, że w pierwotnej wersji mojej topki zastanawiałem się jeszcze, żeby zrobić taką honorową zmiankę, chociaż pierwsze odczucia miałem mieszane, zagraliśmy tylko raz.
tytuł, który miał Marcin, w Rurika. No z Rurikiem to nie wiadomo, co by nam dalej wyszło. No. Właśnie nie wiadomo. No to, co działo się na planszy, te walki, może nie do końca mi się to podobało, ale dla mnie ogromnym plusem było planowanie tam. Programowanie. Właśnie, no i to jest właśnie przykład gry, która przegrywa z Inisem ceną. Że tamta cena, te figurki no tak naprawdę nie były aż potrzebne, bo ta gra kosztowała ze 100 coś tak jak Inis. Tam mogliśmy, tak jak The King is Dead, prawda? Kosteczki rzucać. Te figurki nie były potrzebne, ale te programowanie w Rubiku jest genialne. Mhm. Teraz to mówisz? Tam masz gry, gdzie programujesz swój ruch, a tam musisz zaprogramować swój ruch i przewidzieć, co inni tak zaprogramują. No, ale dlatego ją Marcin kupił, ze względu na tą mechanikę. No, no tak, a wydała mi się nie na tyle... Znaczy może inaczej, bo to był fajny tytuł, tylko mi się wydawało, że tak jakby przy 3-4 graczach tam będzie ciężko zapanować jednak nad wynikami tego programowania, no bo my tam się jakoś tam umieszczaliśmy te cyferki, prawda, z tą wagą jakby. Mhm. I potem wykonując tak jakby w odpowiedniej kolejności te akcje według numerków, myślę, że można było mieć takie poczucie, że ciężko tak jakby to okiełznać, coś sobie jednak zaplanować. No ale w jejku, no. No tak mogłoby być. Też szkoda w sumie, że po jednej partii. No może trzeba mu było dać jeszcze szansę. To punktowanie też tam trochę jest dziwne. To takie trochę przypominające site, gdzie osiągniesz coś, dostajesz od razu za to bonus. I możesz to olać już. I możesz to później olać, możesz spaść do zera, prawda? To jest takie trochę dziwne. Tak ale, jak w K2. Ale gra sama w sobie była na tyle interesująca i takim ciekawym miksem różnych rzeczy, że no trochę żałuję, że tak szybko uciekła z twojej kolekcji.